Witam Cię w materiale GitHub dla inwestorów. Ja nazywam się Tomasz Kowalczyk i prowadzę kanał na YouTube CryptoDev, w którym to właśnie poruszam tematykę związaną z analizowaniem postępów prac w projektach związanych z kryptowalutami i projektach opartych o blockchain. W tym materiale będę starał się przedstawić Ci, w jaki sposób wykorzystać GitHuba do śledzenia postępów prac w poszczególnym projekcie. Materiał ten podzieliłem na dwa moduły. Pierwszy moduł wprowadzający, w którym to omówię, czym jest GitHub, dlaczego warto na niego zwracać uwagę. Przedstawię również podstawowe pojęcia, które będę używał w dalszych częściach tego materiału. Moduł drugi, metody analizy. Omawiam tam poszczególne elementy, na które warto zwracać uwagę właśnie w celu weryfikacji postępu prac zespołu. Materiał ten składa się również z dwóch materiałów bonusowych. Pierwszy z nich to interpretacja danych z CoinPaprika i CryptoMiso. Omówię tutaj przypadki, w których te dwa bardzo popularne serwisy nie oddają do końca tego, co tak naprawdę dzieje się w projekcie, oraz drugi materiał bonusowy, weryfikacja projektów opartych o token ERC20. Projekty, które opierają swoją funkcjonalność właśnie o platformę Ethereum, bardzo często mają dosyć ubogie repozytoria na GitHubie, dlatego przedstawię Wam, jakie możliwości w tym zakresie daje nam właśnie możliwość śledzenia tego, co dzieje się w tych projektach. Moduł pierwszy, wprowadzenie, składa się z trzech punktów. W pierwszym z nich przedstawię, czym jest GitHub i omówię, dlaczego rola jest jego bardzo istotna właśnie w procesie analizowania projektu kryptowalutowego. Drugi moduł to widok organizacji i widok użytkownika. Zakładając konto na GitHubie, zespół ma do wyboru właśnie takie dwa konta, konto organizacji i konto użytkownika, i przyjrzyjmy się temu, czym tak naprawdę to się różni i na co tutaj zwracać uwagę. W trzeciej części podstawowe pojęcia, czyli przedstawię Wam podstawowe pojęcia, których będę używał i które należy znać, aby z tego materiału wziąć dla siebie jak najwięcej wartości. Moduł drugi, metody analizy, składający się z 9 punktów. Pierwszy z nich, analiza projektu, który jest forkiem, funkcja compare. Tutaj właśnie przedstawię, w jaki sposób korzystać z funkcji compare, aby prześledzić to, czym różni się fork od swojej pierwotnej wersji projektu i na co tutaj zwracać uwagę. Drugi punkt, analiza postępów pracy w kolejnych wydaniach release, czyli zobaczymy i przedstawię Ci, w jaki sposób weryfikować to, czym poszczególne wersje się różnią i jaki to ma wpływ właśnie na rozwój całego projektu. Punkt trzeci, analiza postępów w gałęziach, popularne branche. I tutaj zweryfikujemy to, czy jeśli nic nie dzieje się na branchu master, to czy jakieś prace mają miejsce na pozostałych branchach, a w większości przypadków takie właśnie sytuacje mają miejsce. Punkt czwarty, analiza popularności, funkcja used by, czyli bardzo dobra funkcja pozwalająca na śledzenie adopcji i popularności danego rozwiązania w środowisku programistycznym. Punkt piąty, analiza potencjalnych kopii projektu, zakładka Insights Forks, czyli tutaj przyjrzymy się temu, jakie projekty właśnie powstają na bazie danego projektu. Kolejny punkt, szósty, analiza poważnych błędów. Nauczymy się tutaj czytać metod labelowania konkretnych issue, czyli na co zwracać uwagę, jakie poważne błędy występują w projekcie, które mogą hamować jego rozwój oraz jak to właśnie odczytywać. Kolejny punkt, analiza postępów w roadmap. Funkcje po stronie GitHuba typu Milestone i Project. Tutaj pokażę Ci, w jaki sposób sprawdzać, czy prace postępują zgodnie z tym, co zostało ujęte w roadmapie. Ósmy punkt, analiza problemów w projekcie. Tutaj dowiemy się, w jaki sposób sprawdzać, czy dany projekt, grupa odpowiadająca za ten projekt,
ma problemy i może szuka nawet rozwiązania tych problemów wśród społeczności. Kolejny punkt, 9. Weryfikacja wiadomości, funkcja wyszukiwania na GitHub. Tutaj przedstawię, w jaki sposób można sprawdzać, czy to, co czasami pojawia się w mediach odnośnie danego projektu, ma swoje odwzorowanie również w postępie prac zespołu deweloperskiego, czyli działalności na portalu GitHub. Materiały bonusowe, czyli dodatki. Pierwszy z nich, w którym omówię, na co zwracać uwagę i czego nie pokazują nam właśnie portale CoinPaprika, zakładka CodeProgress, jak i portal CryptoMiso i dlaczego nie do końca one są dobrym wyznacznikiem tego, co dzieje się w projekcie, oraz materiał drugi, weryfikacja projektów opartych o token ERC20, czyli śledzenie tego, co dzieje się właśnie w projektach opartych o platformę Ethereum, które jeszcze nie mają własnej infrastruktury, nie mają własnego mainnetu i w jaki sposób weryfikować ich pracę. Wszystkie te przedstawione przeze mnie zagadnienia będą oczywiście pokazane na konkretnych przykładach, tak żebyś jak najwięcej z tego kursu mógł dla siebie wartości wyciągnąć. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam jak zawsze do kontaktu. Na ten moment w tym odcinku to wszystko. Zapraszam do dalszych części.